masz kupionych mieszkań? Zero. Ja nawet mieszkam w wynajmowanym, bo dla mnie to jest niestety taki motyw, że jak za bardzo, jak się dorobiłeś pieniędzy i nie wiesz, co je zainwestować, to bierzesz to mieszkanie, bo to w sumie jest bezpieczne. Ale revenue z takich mieszkań i w sumie... No to tak jest cały chuj. Powinienbym nie wiedział, w co inwestować, to bym kupował mieszkania. Swojego nie mam, ja wynajem. Dla mnie to tam nie ma sensu, bo nie chcę mieć mieszkania. O mieszkanie takie, po pierwsze, nie chciałbym być w mieście, tylko jest gdzieś poza, tak jak mam teraz. A dwa, zajebać chatę na przykład za x tam siana, naprawdę zajebistą, z wszystkim. I potem nagle się, tak jak teraz okazuje, że nie wiem, 50% skali miesiąca będę za granicą, to na ta chata. Albo że ja nie lubię, ja lubię mieć coś takiego, że nagle by się okazało, że nie wiem, że muszę coś robić i to jest w innym miejscu na świecie, albo nawet w Polsce, to mam... No to mówię, dobra, tyle. Zabieram komputer i jadę. Ile masz za wynajem za taką chatę z ciekawości? Ja płaciłem 4,5 za miesiąc. Ja to masz 100 chyba 10 metrów, 600 metrów działki. Działka przy, tak, że masz bramkę od razu do lasu tak, i zajebiście ten wykończona. Jak na przykład chłopaki się przeprowadzały tutaj do Poznania, to na przykład droższe było mieszkanie w Poznaniu niż taka chata, gdzie i tak mam 10-15 minut do Poznania. Na przykład jak byliśmy w Dubaju, nie? To tam był poszedł taki myk, że Wizzair wycofywał loty do Dubaja i wszystkie loty mieli przenieść na Abu Dhabi i jeszcze tego nie ogłosili. I mi wypadało stronę cały czas, ja się zadzwoniłem i babka mi potwierdziła po pół godziny, że no wie pan co, no wydaje mi się, że już nie będzie lotów do Dubaju przez pewien czas, że są tylko do Abu Dhabi, a do Abu Dhabi był tanie. I ja mówię, że, no, że co z tymi lotami, które były. I było tak, że my że wzięliśmy do Abu Dhabi zamiast do Dubaju i wyszło jakieś śmieszne pieniądze, typu 140 zł za osobę, kumasz? Gdzie normalnie jak patrzyliśmy do Dubaju wcześniej, tam było 7 czy 8 stół, bo to też było takie obrane nie wyprzedzeniem. I na przykład stary, my byliśmy w Dubaju, byliśmy w tym Palme Jurai, tam gdzie Mata ma klip. No. I tam też były jakieś jaja, bo ja zamiast booking to wziąłem na ich stronę i mieli promocję, że jak weźmiesz chyba 5 czy 6 nocy, 5 nocy to 6 masz gratis, o. I nam wyszło stary z jedzeniem, z wszystkim, 6 dni, gdzie my byliśmy codziennie, gdzie indziej, czy jakieś stare skutery wodne, czy jakieś jeżdżenie furą, czy jakieś zwiedzanie i wiesz, też jedliśmy sobie losowo w jakichś miejscach, nie patrzyliśmy co to jest. To z wszystkim, z lotami, z hotelem, z atrakcjami nam wyszło 12k za 6 dni na dwie osoby, czyli to jest szóstka na łeb. Więc to na przykład wyszło zajebiście, ale teraz ta Madeira to wyszła w drogo, tak jakby nieopłacalnie, ale to ja wtedy na przykład wiedziałem, że będę robił teraz to, co robię, więc już wiedziałem, że to jest jedyny termin, gdzie ja to mogę zrobić, bo potem nie będzie kiedy, no bo kiedy, jak ja chłopie wstaję, ogarnę sprawy z Ichi, nagle na przykład coś sobie poogarniam, wiesz, chłopaki z Bungee i już odpalasz. A gdzie czas na kurierkę i na odpalasz wszystko? I nagle chłopie idziesz spać i koniec. W ogóle tam, jak lecieliśmy na Maderze, to tak się zrobiło, że my nie wiedzieliśmy, ale nasza dwójka znajomych leciała. Nie dość tym samym samolotem, to się jeszcze tak wylosowało, że mój ziomal Stefcio miał miejsce obok mnie w samolocie. I w sumie jeździliśmy też czasami razem na jakieś atrakcje, więc to było... Dość RNG siadło, więc nie wiem jakie jest prawdopodobieństwo na to, że akurat siedział obok mnie, bo on nie wybierał miejsca, tylko zrobił checkout. Bo dla mnie mówię, czy likowanie takich rzeczy, coś to nie wiem, bo chyba ludzie robią, ma dla atencji. Ale to może przykminić, bo dużo było w sumie twórców, co chyba Nitro mówił na przykład. Dużo było twórców, co mówił jakie są oferty za walki na przykład, nie? To sobie porównajcie na przykład, nie wiem, średnią widzów czy coś, co przykmincie. Plus to na przykład to, że było, że nie miałeś nigdy walki i już zrzucasz którymś, to możecie obliczyć mniej więcej, jakie to mogą być pieniądze. Czy za wypłatę z walki kupiłeś M4? Ale pytasz ile, czy co? Nie, w tych akurat tych, to tam po one są kwoty, nie? Naprawdę. Ja mam pytanie, jakbyś dostał na przykład ofertę, nie? Bańkę? No. Za walkę to byś miał wyjebane, nie? Słucham? Jakbyś miał dostał ofertę na przykład bańkę za walkę, to byś miał wyjebane, nie? Nie, to w p***ie mam, no. No, dobra. Widzicie? To żeby wam uświadomić tylko o co chodzi. Nie, on nie troluje jak chcesz. Co do jakichś crossów, to myślę, że może, ale to nie mieliśmy tak wysoko, ale myślę, że też z fajnymi ludźmi. Wszystko in progress. In progress, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tak szybko się to będzie toczyć wszystko, nie? Że to będzie tak. Niektóre rzeczy, k***a. Ale poza tym też, no k***a, na przykład uważam, że kick jest o tyle spoko, że jak na przykład będą fajne wyniki, to też możesz zgarnąć dużo ludzi, wiesz, co po prostu są fanami takiego contentu, nie? Więc to overall i tak jest ten, a to nie jest na tyle wymagający content, żeby tam tego nie robi się. Next na odcinku Bungee, no Bandura chyba ten likował. Czy w zimę gdzieś driftowałem? Nie, jeszcze nie driftowałem w zimę. Nie miałem kiedy, a dwa, chyba więcej w lato, już p***ole to mnie. Na to, że parę razy to memkom, jak mi policzyli za klocki hamulce, chyba 17 koła było wtedy, to mi się odechciało jeździć na tor. O p***ole to. To ja sobie wolę odpalić za to korce. Nie no, brałem sobie po troszkę od każdego, nie? Na przykład, nie wiem, byłem jak ktoś negocjował coś i brałem sobie to od niego na przykład takiej umiejętności, albo wiesz no. Byłem przy tym, jak ktoś dopinał deala, już wiedziałem na przykład raz jakieś są budżety, raz jak można rozmawiać, więc raczej wiesz, raczej od każdego coś po trochu. Co planujesz na ten rok ze streamami? Nie wiem, nie mam pojęcia.
raczej już ten rok będzie mocno freestyle'owy. Mimo, że tamte poprzednie mogły się też takie wydawać, to tam gdzieś jednak było inaczej. No ja mam coś takiego, jak czuję, że coś jest na przykład, sprawia mi radochę i można zrobić coś dużego na tym, tak jak robiliśmy openingi, mimo, że było dużo openingów w kółko, nawet takich, że cały czas, ale było opportunity, żeby zrobić, nie wiem, duży opening za 50 koła, Sosiana, bo coś, no to takie special eventy może porobię jakieś, nie? Ale nie planowałem tego z góry. Raczej u Bandury coś zobaczycie ciekawego, bo wiem, że on na przykład ma plany porobić coś, nie? To wkłada najwięcej pracy w Kama Bungee, każdy tyle samo. Czasami chłopaki więcej, bo już narażają życie. Czasami gumić więcej, bo musi zawiązać deadline. I ma na przykład Cito zrobić materiał. Masz podpisaną umowę z chłopakami z Bungee, czy jak? Nie mamy żadnych umów. Mamy spółkę, gdzie są jasne tam po prostu udziały, więc nikogo nie może teoretycznie wypić. No po co umowa? Umowy dla mnie, nawet jak powiedzmy chroniła być jakaś umowa, nie? No to w takich projektach najważniejszy jest vibe. Jak vibe by się spalił, bo na przykład zaczęłyby się jakieś kłótnie o pieniądze, no to i tak z tego projektu nie zamówisz, więc nie zarobisz dalej, więc żadna umowa się nie obowiązuje w tym momencie, nie chroni cię. Ile Buddha zarobił z samych losów? No tak czasami czytam na TikToku, jak się kłócą, to nie wiem, czy chcę mówić. Ale myślę, że przychodu z tego, albo nawet zysku, wiadomo, że on musi się na przykład jeszcze szernąć z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za organizację loterii, ale myślę, że jest tam zajebiście dogadany, bo jest im głównym koniem napędowym. Myślę, że jakbym miał strzelać widełki, to minimum, ile mogliby zarobić, to jest 40 baniek, a bezpiecznie bym powiedział na przykład 40 do 80, tak szczerze mówiąc, nie? Ale myślę, że tak mogliby 4, tak 60 może. Siedzi ziomek, nie znam go, ale mówi na przykład coś, że nie wiem, że miał momenty w życiu, że zarabiał, nie wiem, 5 tysięcy, ale zarabiał też 100 tysięcy miesięcznie, nie? Ale widzę, że jest na przykład jakimś youtuberem i oni piszą mu w komentarzach emotki, krańkę, emoji, że to jest niemożliwe i tak dalej, no. Tam jakby te teorie, co tam ludzie snują, też są mocne, nie? No chyba to był hi-fi bez kitu, no. Czy to, no nie wiem, czy on powiedział 100 tysięcy, ale mówił, że właśnie jakieś tam, że dużo, nie? Więc no, no jeżeli masz kanał, który generuje ci bańkę views, no to możesz dostać za stawkę, naprawdę, horrendalne pieniądze. Za stawkę, nie za dedyk. Stawka po prostu, że masz minutową integrację, dwuminutową, czy tam minutę, 45 sekund. Ale ludziom tego nie wytłumaczysz, nie? Ja też na przykład nie chcę o tym jakoś turbo gadać, bo właśnie tak jak napisałeś, że tych ludzi interesuje to, ile kto zarabia. No, to pisanie, że Budda albo Filiz wrócą do normalnej pracy kiedyś, to jest hit, nie? To ja nie wiem, co on by musiał zrobić. On by musiał pójść zakupić. Nie, no nie wiem, co on musiał zrobić. Nie wiem. Wiadomo, że każdy majątek da się przegrać. Przegrać to już w ogóle. Przehulać. O, przegrać to da się każdy, wiadomo, nie? Ale to by musiał przehulać, o. Wypierdolić wszystkie pasywne przychody i wszystkie pieniądze wjebać w gotówkę i liczyć, że inflacja je zabierze i je na bieżąco wydawać, no to wtedy może by wrócił do roboty. Czyż to by się musiał naprawdę grubo postarać. Czemu akurat wybierałeś Poznań? Nie wybierałem Poznania, tylko pierwsze poważniejsze przedsięwzięcie, czyli ta firma z Remo, DJ Remo i Boxdarem, co mieliśmy ją dawno temu, była w Poznaniu, przez to, że My Music było w Poznaniu po prostu. I potem ja to już miałem szkołę, zostałem, potem wróciłem na trochę, potem mieszkałem chwilę na Śląsku, potem w Krakowie, a potem w Warszawie. Finalnie overall zawsze był ten Poznań. No i potem już nie mieszkałem w Poznaniu, ale właśnie przez to, że Kasprzyk był ze Środy, no to potem mieszkałem 3 lata w Środzie, jak działaliśmy z jego kanałem. Ale tak właśnie najwięcej tak ziomków właśnie miałem w Poznaniu, nie? Bo gdzieś tu najwięcej było czasu spędzone. Też to jest tak w miarę na środku. No wiadomo, że Warszawa jest na środku, bo też nie ukrywam, że na przykład zawsze jak Mali grał koncerty, to on był hotele i se wracał. No jednak Warszawa jest na środku, ale no Poznań też jest. Poznań jest wszędzie blisko. I do Wrocławia. A i do Krakowa jak się uweźmiesz, żeby dojechać, chociaż teraz to pomiary prędkości, to nie wiem, jak to będzie. Ale i do Warszawy jest blisko, i do Trójmiasta się szybko jedzie. No tak wszędzie, gdzie ja gdzieś tam potrzebowałem jechać, było blisko z tego Poznania. Czuję, że mam talent, ale boję, że znajomi będą mieli jedną bekę, jak mam to przekinić. Jak masz talent, to musisz go gdzieś w końcu pokazać, nie? A jak się boisz znajomych, to sobie wyobraź, że będziesz musiał wystąpić na przykład przed jakąś daną dziesięciokrotnością ilości ludzi, niż na przykład, nie wiem, czwórka znajomych. Ja miałem chłopie. Mi gadali w gimnazjum, ze mnie się śmiali, że jak tam youtuber? A ja mówię, dobrze. Ile tam zarobiłeś? A ja mówię, nie wiem, zobaczycie. Znaczy inaczej, no bo jak to nawet nie chodzi o to, czy teraz by zmienili zdanie, bo co, czy oni sobie teraz to sobie myślą, bo jakby dla mnie zasada jest prosta, no. Jeżeli ktoś się śmieje, z kim ty nie masz do czynienia, to co ci to obchodzi? To tak samo jak z hejtem. Ktoś ci pisze hejt, nie znasz tej osoby, to jak macie to ruszać personalnie, skoro to jest dla ciebie nikt, więc wiesz, a jeżeli się śmieje ktoś z twojego otoczenia takiego, wiesz, to znaczy, że nie powinien być z twojego otoczenia, no. Więc musisz odróżnić, bo jeżeli ktoś się śmieje, no to i tak się śmieje, no może wiesz. Czasami jesteś serio jakby prześmiewczo podchodzisz tego, co robisz, no to jakby p***a po prostu, nie? A czasami, wiesz, jak ktoś coś powie, zażartuje, to też nie możesz od razu tego odbierać tak, że się będziesz rył tym w jakiś sposób. A jak to jest rodzina, co nie wierzy, że z montażu można zarabiać zajebiste siano? No, czasami nie przetłumaczysz tego, nie? Więc no
A niestety jest jak jest, no i chyba musisz przynieść po prostu te pierwsze pieniądze. Też nie histeryzujcie, no czasami wiadomo, może nie być wsparcia, może nawet być sytuacja, że nie możesz poświęcić tyle czasu, ile byś chciał, na przykład na kompa, bo ci będą mówić rodzice, że no nie wiem, że marnujesz czas nawet jak montujesz, ale chyba no ile razy to się wstawało, o 4 rano robić metiny, chopie, inaczej niech ci hacza się odpalało kompa, gdzie komp chodził wtedy na pełnej i jakoś znajdowało czas, żeby na przypale ten zagrać. Więc myślę, że też znajdziesz jakiś czas, żeby się pouczyć tego. Myślę, że covery to dobra opcja na start, myślę, że to zajebista opcja na start. A jak nie covery, to remake'i. No, uważam, że dalej na TikToku, w kontekście muzycznym, to chopie, wybić się w 5 minut, to wystarczy wziąć coś, co jest trochę popularne i nawet zrobić, że nie wiem, robisz początek, a tak jak jest, ale nagle robisz z tego, nie wiem, inny gatunek muzyczny. Albo trzy inne gatunki muzyczne, coś co robił Cedzik x lat temu. Plany, to raczej Bandura będzie robił, albo Gnant. Ja tak jakoś nie mam na to jakieś mega zajawy robić RL, ale nie ukrywam, że może się pojawić, o. Ale wiesz, nawet jak się będziecie uczyć czegoś, jakiegoś skilla, to nawet jak nie będziecie z tego zarabiać, ale minie 5 lat od momentu, jak się tego uczyliście teraz i nagle będziecie mieć, nie wiem, firmę transportową, albo będziecie pracować w kwiaciarni i będziecie musieli zrobić wizytówki, albo zrobić, nie wiem, hopie baner reklamowy, czy plakat, cokolwiek, to zawsze nie marnujesz czasu tłumacząc komuś, albo robisz to samo, bo przynajmniej wiesz, jak byś chciał, żeby to wyglądało, a wiesz, jak ktoś nie robił tego, to nie może będzie widział, jakby chciał, żeby to wyglądało, ale overall mu to ktoś inny zrobi, nie tak, jak będzie chciał, nie? To są nasze przydatne umiejętności. Nie lubisz dawać poważnego, hopie, tam siedzę ubrany jak Fleja, włosy, bo to rano, więc rozpalone i się pytam ziomka, co my kupujemy. Notariuszu, ale na szczęście zawsze mamy już na przykład innego notariusza. Jak ja auto pierwszy raz odbierałem z salonu chyba 4 lata temu, to mnie nigdzie się podejść. Nie myśleli, że ja to przyjadę z tym. Poglądać. I ja mówię, czy to już? A co już? Ja mówię, no bo ja to mam do odbiura auto. Aha, które? Mówię, to żółte, co stoi. O, to zapraszam i dopiero dali te kawa, herbata, mówię, opie dalej. Oczywiście to było tak, że nie mogłem zasnąć, bo byłem podekscytowany lekko, więc stwierdziliśmy z moim ziomalem, że nie śpimy i sobie pośpimy w pociągu. Oczywiście chłopania było w pociągu, bo był wars, więc było zajęcie zamawiania frankfurterek i jajecznicy i posiedzenie i tak dalej, więc eskę salon odbierasz, często ludzie by zmieniali kolor w niej. Ona nie miała zmiennego koloru. Ja moje każde auto, co miałem, było klejone. Zawsze to klejam, bo mam ziomalów, co to robią zajebiście. Zawsze mi to robią w tak panie, że opłaca mi się to po prostu okleić, niż szukać auta w kolorze. Plus zawsze overall przy sprzedaży jest tak, że ktoś ma tak, że jak jest zajechana folia, to ściągasz folię i ma k***wkę lakier. Ja w ogóle makarony lubię, nie? Więc nawet jak to nie jest włoski makaron, tylko jest to tajska kuchnia, jest to, nie wiem, pad thai, albo z głównie makarony, burger. Chyba burger to zawsze wezmę, nie? I takie tam, ja dobra, ja mam taki zespawany mózg, że nie co mówię. Ja tak, burger, takie tam. My się z nas z kasprzykiem, ale co z wszystkimi, czyli myślę, że już chyba z 12 lat już to będzie. Ja myślę, że GTA 6 to będzie taki, że nam się odechce. Jak chłopie, to jest, ta gra ma 10 lat i ja to tego nie czuję, to co to będzie w GTA 6. Jak GTA 6 będzie, to będzie grał fabułę, zależy w jakim będę momencie. Jak będę streamował, to możemy zrobić tą fabułkę. Jak nie będę streamował, nie wiem co będę, może nie będę żył już, nie wiem. Zobaczymy. O, zróbmy tak, że do czasu jak wyjdzie GTA 6, to już nie będę streamował, ale wtedy wrócę w wielkim stylu jak Zony na premierę GTA 6, tak jak było OG Fortnite. No za ile to wychodzi? To przecież wychodzi to za 2 lata dopiero. Ja nigdy nie skończyłem fabuły żadnej w GTA. Ja w ogóle nie przyszedłem żadnej fabularnej gier. Jedyne co przyszedłem, to na streamie, jakie przychodziliśmy. Jakieś to tam przychodziłem. A tak to kłopie, to dla mnie to jest za dużo, kurwa.